Witam wszystkich z tej strony Tula, a my jesteśmy w Don't Starve razem z Charlie. I słuchajcie, tak, tropiłam w ogóle kalefanta i mamy warga, który jest gdzieś tu na bagnach. O, tutaj. W sumie trzeba by go zabić i tak sobie pomyślałam, że wiecie co zrobimy? Weźmiemy tą czapkę, o, którą kiedyś tam przez przypadek zrobiłam. I zobaczymy, czy ona w ogóle działa. I jak działa. Więc wezmę sobie jakieś jedzonko. Chwila. Jeszcze kamień może sobie zamienię. Może były ochłodzone, ale wiecie. Tak na wszelki wypadek. Były psy. Raz, no posuńcie mi się stąd. Boże święty, co za upierdliwe. Były psy, ale to tam wzięłam na pułapki, także problemu nie było. Tu też były jakieś, widzę, wojny. Tu położyłam proch, ale tak, zainstalowałam w końcu... Serio, patrzcie jak stanęłam. No to po prostu... Trzeba być mną! Nie mogę... Zainstalowałam sobie tego moda i jak widzicie, jeden dzień został, więc muchosmoka chyba nie będzie. Tak na to wychodzi. Słuchajcie, gdzie on jest? Jeszcze. Boże, tu mermy widzę też. Co tu się dzieje? A, tu jeszcze są psy, patrzcie też jakieś. Co to? A może to od tego warga, nie? Czekajcie, zróbmy tak. I zobaczymy, co się stanie. Ej, no i co? To jak ta czapka działa, przepraszam bardzo? Co? Ja myślałam, że ona działa tak, że... One mnie nie będą atakować. Ale... Wygląda na to... Że to jednak tak nie działa, no. Wiesz co, załóż sobie to... To... Najgorsze jest to, czekajcie, gdzie on jest, że jest noc. Nie, może to, to. Gdzie ty jesteś? Dosięgnę cię tu? Ach, cholerka. Ginżesz, no, w końcu. Dobra. No to mamy po nim. To czyli co? Jak ta czapka działa, słuchajcie? Ja właściwie nie sprawdzałam, jak ona działa. No ale wygląda na to, że to nie działa tak, jak myślałam. No i widzicie, muchosmok nie przyszedł, a w sumie szkoda, bo teraz chciałam, żeby przyszedł. No ale co zrobimy? Nic nie zrobimy. Teraz będzie jesień. Tu gdzieś widziałam ślad był, ale chyba już zniknął. Chyba tak... No nie, jakieś komary słyszę. Zjedzmy sobie to. O, to nas uleczy. Poczekamy do rana. To nie wiem, jak ta czapka działa. Tak naprawdę. No, zainstalowałam tego modu, bo ja nigdy nie wiem, kiedy się kończą te pory roku już. Jeszcze tam na początku... Te pierwsze wszystkie, co są, to tak, ale później to już po prostu nie pamiętam, jak to jest. Nie chcę mi się liczyć i zainstalowałam tego moda. No, jeden dzień nam został do jesieni, także... Także nie mam muchu smoka, niestety. W sumie to szkoda, kurczę, no. Kurde, wytrzyma mi to? No to co? Myślę, że pójdziemy sobie jesienią już do ruin. Pochodzimy, zobaczymy, jak to tam wygląda, bo w sumie mało tam pozwiedzaliśmy tak naprawdę. No nie mówcie, że mi nie starczy. No. Starczyło. To sobie zabiorę. A w sumie wezmę też to mięso, bo ostatnio przerabiałam... Tego nie chcę.
przerabiałam na jajka, wiecie, bo wszystko mi się psuje normalnie. Mam strasznie dużo tego jedzenia i wszystko poprzerabiałam. No, weź to, weź. Dobra. Tu jeszcze te żaby może wezmę. Tu gdzieś chyba jeszcze coś było, ale... Nie, chyba wzięłam. Pająków. No i co, ten proch to chyba zabiorę, no bo... Bo co zrobić? Boże, ja tych kamieniaków... Też ktoś ostatnio się mnie pytał, po co mi tyle kamieniaków? No one same się rozmnażają, tak? Weźmiesz dwa, powiedzmy... No, posuńcie się, no... Masakra z tym jest. Znowu mi się Chester zaklinuje, znając życie. Weźmiesz dwa i po jakimś czasie już masz, kurczę, 20. Tak to wygląda. Trzeci już jest. Niedobrze. Pajęczyni tego tu mam tyle też, że w sumie na razie tego nie zbieram. One mi się nie popsują przecież, to wiecie. Dobra, to poodkładamy. To damy tu. A chwila, bo tam jeszcze miałam zęby, nie? To... Ten proch... No dobra, na razie niech tu sobie jest. To zamienimy. W sumie kończy mi się już to nitro, nie będę miała na ognisko choinka. A przerobimy może to. Nie mam za bardzo co tu włożyć, bo... A to wezmę może marchewkę. Też nie zbieram z tych ogródków, bo na razie nie potrzebuję, a wiecie, tu mi się nie popsuje, prawda? Tu mam jeszcze jakieś, widzę, jedno jedzonko. No ale to jedno już tu posiejemy. Dobra. To odłożymy. Weźmiemy sobie świeczniki. A, ty to zjedz. Będzie mi tylko miejsce zajmowało. Ej, a nie było sierści z niego? No nie było, kurde. Szkoda. Dobra, zobaczmy. O, jest ślad, zobaczcie. Może weźmiemy, co? Zobaczymy. No, kurde. No nie ma... Co ja mam zrobić z nimi, no? Czy to jest jakaś masakra? No, brązowy dymek. To znowu będzie chyba warg, prawda? Zobaczymy. Tam bronie... No! Leżą. Ale w sumie... Tu! Boże, ile tego? Wszystkie te macki mi wytuką te kamieniaki. No! Boże święty. O! Piórka. Piórka weźmiemy. A co tu? Piórka robię. Że od ptasiora. No ile jeszcze ten ślad? W ogóle go już nie widzę. Chodź tu, Chester! No i...
Zdawało mi się, że to już było. Teraz jest. Kolej. Oj, kurde, i już go zabiłam chyba od razu, widzę. No. No i padł. Chester! Cholerka. No i pięknie, nie? Nie! Cholerka, no, zobaczcie. Fuck! Nie, to jest zły pomysł! Bez jaj. Masakra, jak mnie leją. Boże, co tu się dzieje w ogóle? Kurde, no nie zbiorę się, bo za dużo tu tego. Co bym mogła wyrzucić? To może wywala, nie potrzebujemy na razie. Kurde. Nie. No i co? I więcej nic nie wezmę. To jest na głowę. No kurde. Nie, idę stąd w ogóle. Idę stąd. Muszę tu wrócić, no. Boże, co tu się dzieje? Wszystko mnie chce zabić. Wszystko. Jak nie macki, to komary. To psy, to coś tam. Po prostu... Jedna wielka masakra. Biedny Chester, no. Broni na razie nie chcę. Boże, no gdzie to jest? Teraz jeszcze tu się przecisnąć przez was? O mój Boże. No. I... Dobra, zjedz to. Też ściągnij. Dobra, zrobię na razie tak. Połóż. I mamy, słuchajcie... Jesień. Kurde, te trąby... Wszystko mi się popsuje, no ale właściwie na co mi one? Tak naprawdę na nic. Kurczę. Wiecie co, ja na razie te rzeczy, co miał Chester, sobie tutaj odłożę. Żeby to mi się nie pomyliło. Co on tam jeszcze miał? Zbroję. To... Nie wiem, czy coś miał jeszcze? Wiecie co, zamienię jeszcze sobie. No, posuńcie się! Muszę wrócić jeszcze po te rzeczy. Tam jeszcze mój marmurowy hełm został na pewno. I coś tam jeszcze jest, ale nie wiem. Bagna są fajne, ale no... Trzeba uważać, jak się chodzi, nie? Teraz tak, gdzie to było w ogóle? Bo gdzieś tu jeszcze dalej, co? Kurde, teraz nie znajdę. W sumie mogłam Chestera sobie zostawić przy tym i bym widziała, nie? Jest, dobra. A miecz nocy jeszcze był, widzicie. O, ryby. Ryby sobie weźmiemy. Nie. O Boże Święty.
Uciekaj! No. Dobra. Kurde, myślałam, że będzie ten mucho smok, a tutaj kurczę nie ma. Szkoda. Nie wiem, co z tymi kamienikami mam zrobić, no. Bo ponoć nawet jak wezmę je, zaprowadzę gdzieś dalej, to one i tak tu wrócą, no. Bez sensu w ogóle. No, właściwie ryby to mogę sobie od razu to ugotować. Dobra, to wyłożymy. To. To. Tak właściwie myślę, że te rzeczy też już będę mogła sobie schować. Czy coś stąd potrzebuję? To piórko robi, bo nie wiem. Tu są dwa. A, widzicie, to pióra jeszcze tam zostawiłam. Ajajaj. Albo dobra, zrobimy inaczej. Idziemy tu. To na razie odłożymy tutaj. Myślę, że to już też możemy odłożyć. Mam nadzieję, że nie za wcześnie znowu to odkładam. Coś nie wiadomo. To sobie damy tu. No, aha, tu mam jeszcze jakąś zbroję, widzę. Broń. Bumerang. To musimy mieć. Ale nie tutaj, tu chciałam. Kamień myślę, że sobie wyłożymy. Czy ja mam jeszcze jakieś mięso? Mam akurat 8. To sobie rozwiesimy. Wiecie co, na dzisiaj chyba myślę, że już nie pójdziemy, bo jest prawie 20 minut. To nie ma sensu schodzić tam do tych ruin. Myślę, że pójdziemy w kolejnym odcinku. A jej nie powiesiłam. Dobra. Mięsa mamy całkiem sporo suszonego. Także fajnie. No. Nie jest źle. Tak się zastanawiam, wiecie co, może zabijemy sobie Glomera. Oj, nie tym. No o! Zostaw. No. I to wszystko chyba, co? No chyba tak, niestety. Dobra, weź to. Ło, wow, no faktycznie. To było mądre. Myślę, że już możemy wyłączyć, nie? Strażaki. Jeszcze tam jeden gdzieś jest, nie? Muszę go wyłączyć właśnie. Chodź, to sobie zrobimy. Tu położymy. Zrobimy dzwonek. Oczywiście nie będę go miała gdzie schować. Na razie dam go tutaj, niestety. Dobra, to tutaj. No co ty robisz? To możemy założyć, to zaraz zjemy. No i co? Plecaka nie ma oczywiście, bo jakby był, to byłby jakiś chyba cud normalnie. Dobra. Patrzcie, ślad.
Idziemy? Idziemy, może akurat. Tylko noc akurat to nie jest dobry czas, no cholera, no i teraz te głupie pająki mnie będą gonić. Oh my god! Królki tam są, jakby co, może pójdą sobie do nich. Gdzie ten ślad? Ej, no gdzieś tu, a jest. Idź mi stąd pająk, bo... Jak tam, poradziłyście sobie? Niach, niach, niach. Gdzie jest drugi ślad? Tu gdzieś wśród tych domków ich, nie? Masakra. Czekajcie, jak on tu jest? W tą stronę. Znowu nie widziałam, kurde, jaki jest dymek. Czekajcie, zaraz zobaczymy. Nie wiem, czy nie był czasem trochę... O, krecik się biedny zabił. Czy nie był zielony. Teraz nocą to będzie ciężko właściwie. Chociaż chyba brązowy jednak. Kurczę, tak bym chciała wytropić tego specjalnego koalefanta, no. Boże, jak mnie to kręci w kółko. Koalefant. No cześć. No niestety, nie ma. Nic nie zrobimy. Dobra. No trudno, idę jeszcze zobaczyć. Jednego tylko mamy, no. Jak tam te królki sobie tu poradziły. O! Czekajcie. Ej, chyba było zielone, co? Albo po prostu tak bardzo chcę, żeby było, że ja już widzę, że jest zielone. Nie no, ewidentnie zielone. Chodzi, może przejdziemy tą stroną, bo przez te kamieniaki tam nie przejdę. Tylko kurde, znowu na bagna mnie ciągnie. No jest zielony dymek jak nic. Nie mam schiz. Prawda? No tak. Ewidentnie zielony. No nie mogę. No ej, ruszysz. Kurde, stanęłaj. Tak, jeszcze koło mermów, koło pająków. No, jest, zobaczcie, jest. Leśny chyba, nie? Tylko teraz problem będzie, żeby go z tych bagien wyprowadzić. O mój Boże, to będzie masakra. Nie wiem, jak ja to zrobię po prostu. Przecież to mi albo zabiją go macki, albo pająki, albo coś i nie przejdzie przez mój murek, będę musiała rozwalać. O, że też akurat tu ten ślad się trafił. No i co teraz zrobisz? Dobra. Posuwacie. Ja tu prowadzę koalefanta pięknego. No biegnij, biegnij. Co my teraz zrobimy tu przy tym murze, co? Choinka. Przecież ty tu nie przejdziesz, na pewno. Ale też nie chcę, żeby, wiecie, kamieniaki mi się porozłaziły. No i? Kurde, no. No, teraz przejdziesz? Przechodź. Okej. Okay. Najważniejsze, że już jest po tamtej stronie. Nie! Boże, co ja robię? Gdzie wy już mi tu idziecie? Cholera, no nie zrobię teraz muru, nie? Co ja chciałam? Co ja w ogóle chcę zrobić? Kurde, no. Teraz mi te kamieniaki
wyjdą. Coś czuję. Nie tu. Jej, no ja mam tak mało kamieni? Serio? Jak to się stało? Że nie wychodźcie mi stąd. Dobra. Ani się ważyć mi tutaj iść. No. Chyba się udało. Dobra, to weźmiemy do tamtego kalefanta. Czekajcie, gdzie on jest? Ten mój nowy. Tutaj! Może głodna jestem, widzę. Nie! Boże święty, chyba nie będziecie mi go atakować, co? Może pająki? No, biegnij, biegnij. Biegnij szybko! Szybko biegnij, biegnij! Tam króliki sobie walczą, nic się nie przejmuj. O, pięknie, tak. Super, super. Tu. O, tu, tak. Dobra, stój. Teraz jak mi ten wyjdzie, to się wkurzę. Proszę cię. Wyjdź, stój! Nie! Cholera, tamten już idzie. Tamten wyjdzie mi, nie? Kurde! To jest jakiś koszmar z tym zaganianiem ich. Proszę cię... Fucking shit. Idź stąd. Niech... Kurczę. No bez jaj, no on jest za szybki, no! Kurde! Teraz się znowu zaklinowałeś, ta? Fuck, no nie mogę, nie? Mój Boże... To są jakieś jaja! Tamten już na pewno wyszedł, to się założę po prostu. Boże, kiedy kolefanty są głupie. O mój Boże. Nic nie widzę. No pięknie. Ja pier... Wiecie co? Chyba to sobie teraz daruję normalnie i zrobię to poza odcinkiem, bo mnie to zaraz trafi. Przysięgam, że mnie trafi. No i wyszły obydwa. Dobra, wiecie co? Mam je gdzieś, że tak powiem. Wyszły obydwa oczywiście, bo jak żeby inaczej. Gdzie ten dom, mój Boże? Pogubiłam się z tego wszystkiego. O, Chester, jesteś już. Świetnie. Pogubiłam się z tego wszystkiego normalnie. Dobra, w sumie niech tak jest, bo przerobię sobie jeszcze jedzenie. A te koalefanty to po prostu... zagonie. Wiecie co? Chyba to tak zjemy. Po co mi to tam mam? O, świetnie. Ewentualnie to bym mogła sobie jeszcze tu przerobić. Zagonię je poza odcinkiem, słuchajcie, bo mnie tu szybciej trafię niż ja je zagonię. I po co będziecie słuchać mojego narzekania, że tak ładnie powiem. Ale fajnie, że mamy drugiego. Strasznie się cieszę. Dobra, to na razie niech tu sobie jest. Chester, tobie też zaraz wszystko tutaj powkładam. No i widzicie, i teraz mi zostaną obydwa do zagonienia, no. Tak to jest z tymi... Ej, jeden jest. Patrzcie, no. No patrzcie! Nie.
to spróbujemy jeszcze raz. Cholera, no patrzcie, one są po prostu... za szybkie, po prostu są za szybkie. Ja mam i laskę, i mam plecak, który też mnie troszeczkę przyspiesza. A i tak no... jest jakiś koszmar. Przydałaby mi się teraz tutaj druga osoba, nie? No i wylas tamten. Dobra, słuchajcie, kończę to, bo mnie to zaczyna irytować. Także no cóż, kochani, ja już będę się z wami żegnać. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No myślałam, że będzie muchosmok, przyznam szczerze. Ale no niestety nie przyszedł, więc myślę, że przyjdzie bursuko-niedźwiedź. Szkoda, bo w sumie chciałam muchosmoka. Ale może jeleniocyklop przyjdzie, bo też bym chciała, żeby przyszedł. A w kolejnym odcinku myślę, że pójdziemy sobie do tych ruin zobaczyć. Musimy znaleźć w ogóle ten labirynt, żeby móc dostać się do Minotaura. Byłoby fajnie. A na dziś ja się już z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!